Cześć, jestem Mucha, a to są Gówniane Gry, czyli seria, w której biję gry laczkiem sprawiedliwości po jajcach przestępczości. Dziś gra, która przyprawia mnie o mokre sny, czyli Freedom Force vs. Trzecia Rzesza. Gra, której premiera w Polsce miała miejsce 16 stycznia 2006 roku. Wydawcą było Nicolas Games, a producentem Irrational Games. Gra tak słodko pachnąca gównem, że wszystkie psy w bloku skrobią drzwi właścicielom, gdy tylko usłyszą Freedom Force! Gra tak chujowa, że geje gwiżdżą odpytami na samą myśl o tej produkcji. Zatem, skoro was ostrzegłem, z czym mamy do czynienia, możemy zaczynać. Jeszcze jedna uwaga, gra jest wysoko oczojebna, więc jeśli masz epilepsję, lepiej tego nie oglądaj. Uwierz mi, ja przez to ścierwo moczę się do dziś. Pudełko obiecuje nam wiele dobrego, a między innymi walkę na wielkich planszach, interaktywne otoczenie i doskonałe efekty graficzne. Już się spuściłem z zachwytu. Zaczynamy oczywiście od instalacji. Trwała ona trochę dłużej niż miało to miejsce w Throne Empire i dodatkowo ta końska spierdolina o zapachu niemytej dupy została wydana na dwóch płytach. Tak serio, instalacja trwa jakieś 25 minut. Już sam wstęp do gry i prezentacja autorów tego dzieła przygotowuje nas na oberwanie zimnym kutasem w twarz. Lecz to, co nas spotyka w menu głównym, to po prostu horror i wytwórnia snów o tematyce miłosnej w relacjach mężczyzna-mężczyzna. Nie potrafiłem znaleźć bardziej trafnego opisu na to, co się dzieje w menu głównym. Oczojebne kolory, mężczyźni w skąpych ciuszkach, goryle naziści i o wiele więcej. Mamy tu kilka opcji. Możemy wybrać nową grę, dzięki czemu staniemy się kalekami do końca życia, czytać grę, jeśli życie straci sens i będziemy chcieli skończyć z tym wszystkim. Mamy tutaj też multiplayer, który o dziwo nie ma żadnych dostępnych serwerów, więc nic z gry z twoim przybranym ojcem z Filipin. Możemy wziąć udział w ustawce, zobaczyć postacie występujące w grze oraz ich poziom prestiżu. Mamy też opcje, a tam kilka rozdzielczości panoramicznych i zwykłych. I parę opcji grafiki i dźwięku, które i tak nic nie pomagają, ponieważ ta gra i tak sprawi, że twój mózg zrobi się gładki jak tyłek niemowlaka. Możemy też oczywiście zobaczyć nazwiska naszych panów i władców, którzy prawdopodobnie dorabiają sobie na boku, sprzedając narkotyki dzieciom w przedszkolu. I ostatnia, najsłuszniejsza opcja, czyli oczywiście wyjście do pulpitu. Produkcja nie pierdoli się z graczem i od razu daje mu liścia w mordę. Opis fabuły zrozumianej po obejrzeniu intra 3 razy wygląda następująco. Ziemia jest jedyną planetą, która stoi na przeszkodzie w opanowaniu wszechświata przez wielkiego kosmitę i jego dupolizów wąchających klej. Wielki zjarany kosmita uznaje, że zabawnie by było zobaczyć, jak ziemianie sami się wybijają nawzajem, więc znajduje największe szumowiny, zbrodniarzy oraz twojego ojca i daje im tajemniczą energię X, która sprawia, że dostają zajebiste moce wyjęte z dupy i się rozpierdol. Jednak wielki kosmita był tak naćpany, że nie zauważył, że Mentor, jeden z superbohaterów, ukradł trochę energii X i postanowił ją rozdać przypadkowym przechodniom, by ocalili świat. I tak powstał Freedom Force. Potem jest trochę goryli nazistów i podróży w czasie. Koniec. Ok, ale jeśli chodzi o fabułę, to tak. Alchemist, która jest milfem, budzi się na Jizbeju i okazuje się, że jej kumple napierdalają się na ulicy. Potem dostaje w ryj, a na koniec wychodzi na to, że jej się to wszystko przyśniło tylko. Następnie zostajemy wysłani na Kubę, gdzie musimy zniszczyć dildo twojej nauczycielki od chemii. Dowiadujemy się, że to sprawka Red October,
prostytutki, a jej alfonsem jest Nuclear Winter. Wyruszamy w szalony pościg za Red October, rozbijamy jej gary, a ona się poddaje. I pomaga nam złapać Wintera. Wow. W międzyczasie pojawia się Blitzkrieg, czyli niekochane dziecko z wodogłowiem, który prawdopodobnie był bity w dzieciństwie. Pojawiają się też jego kumple, czyli ten gruby, którego imienia nie pamiętam, i Chińczyk, którego imienia też nie pamiętam. Gruby to ciota, a Chińczyk woli popełnić samobójstwo niż z nami walczyć. Potem znowu Winter i koniec. Gra serio. Da się ją przejść w jedno popołudnie. System walki jest zajebisty. Opiera się na starej i bardzo dobrze znanej zasadzie wykorzystywanej prawie w każdym gimnazjum. Czyli trzech na jednego to banda głupiego. Ups, to znaczy trzech na jednego to banda i masz wpierdol. Ja dzięki temu systemowi walki odnalazłem moją alegorię życiową, a mianowicie tak samo jak ci bohaterowie napierdalają po pyskach czarne charaktery, tak samo ja zostałem pobity i skrzywdzony mentalnie przez tą grę. Nie otrząsnę się z szoku do końca życia. System walki w tej grze jest do dupy. Aby zajebać komuś z piąchy, klikamy na tym delikwencie lewym przyciskiem myszy. Aby wybrać skill, klikamy na tym osobniku prawym przyciskiem myszy. Wybierając skill, klikamy na niego lewym przyciskiem. Skille, ich nazwy wymyślał chyba orangutan bez kciuków i z zespołem Downa. No bo serio, kara za grzech, jadowity cios węża, dotyk mrozu, no kurwa mać. Trzeba przyznać, postaci w tej grze jest od groma, tylko co z tego, jak większość z nich jest tak chujowa? Serio, ja tę grę przeszedłem 3, max 5 postaciami. Jeśli chcemy poczuć się jak superbohater, bez obawy, że dostaniemy w pysk od dziewczyny, możemy stworzyć własnego obrońcę sprawiedliwości na swój obraz i podobieństwo. Chcesz stworzyć własnego ludzika? Ha, jebne. Nie ma chuja, dostajesz listę gotowych postaci z gry. I jedyne co możesz zmienić to kolor skóry i atrybuty postaci. To jest gra dla mężczyzn z włosami na jajkach, a nie Simsy dla panienek. Pogadajmy trochę o stronie graficznej. Gra jest wzorowana na komiks, przynajmniej tak twierdzą twórcy. Jak na moje, gra, której oprawa graficzna ma przypominać komiks, to na przykład The Walking Dead. To najwyżej może być wzorowane na moim klocku. Gra jest brzydka, oczojebna, postacie są pogniecione, jakby wypiły sok z cytryny wymieszany z olejem napędowym. Podczas dialogu bezsensownie otwierają i zamykają buzie, jakby były upośledzone. Nie ma połączenia pomiędzy voice actingiem a ustami postaci. Zresztą posłuchajcie sami. Rail can sap the strength of the strongest man. Over? The game is just beginning, you pathetic patriot! Chyba rozumiecie, o co mi chodzi. Podsumowując, gra Freedom Force kontra Trzecia Rzesza się prącie na całej linii. Gra jest brzydka, fabuła jest z dupy wyjęta. System tworzenia postaci jest na kolanie robiony. Nie kupować, nie przyjmować nawet w prezencie. Jeszcze na koniec powiem wam, że w dniu premiery The Walking Dead kosztował około 105 zł. Dużo? Freedom Force kosztował 79,99. I jak? Ja się z wami żegnam i do następnego razu. Cześć.